Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Who's translating? Me. Anna. Yes, Gurudev. Thank you. Thank you. Om Gyana Timiram Dasya Janagana Salakayam Chakshus Miritam Jena Asmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upakaram Ayada Dhatvi Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaraganatam Vitam Sajivam Sadvaitam, Sadvarutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna Param, Sagana Lalita, Shri Vishaka, Vitamscha, He Krishna Karana Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopisha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostate, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vinda, Veneshwari, Vishubhanu, Stutadevi, Pranamami Hari Priye, Panchakalpataru Vascha, Vipasindu Vayevacha, Patitanam Pavanevio Vaishnavevio Namo Namaha, Shri Krishna Chaitanya, Prabhuni Chananda, Shri Adaita Gadadha, Shivasari Gaura Bhaktivindam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. I just booked my ticket to come back to Poland. Jai. Wow. Maharaj mówi, że właśnie przed chwilą zabukował bilet do Polski. I'm arriving August 2nd. 2 sierpnia przyjeżdża. Jai. Jai, Gurudev. Oh, it's nice to see Mother Amy here today. Miło widzieć Mataji Emi z nami dzisiaj. You've been avoiding us. Unikałaś nas. Okay, text number 20, is it? Yes, Gurudev. Canto 1, chapter 12, text 20. Birth of Emperor Parikshit. Esha datta sharanyascha yata hyanu sinaras sibi Yasho Vitanita Shanam Dostyantir Eva Dvajvanam. Translation. That this child will be a munificent donor of charity and protector of the surrendered, like the famous King Sibi of the Ushinara country. And he will expand the name and fame of his family like Bharat, the son of Maharaj Dushyanta. Czytamy ze Śrimad Bhagavatam, kanto pierwsze, rozdział 12, tekst 20. Tłumaczenie. Dziecko będzie hojnie wspomagać innych i będzie obrońcą poddanych, jak sławny król Sibi z kraju Ushinara. I będzie on szerzył imię i sławę swojej rodziny, jak Bharata, syn Maharaja Dusanaty. Przepraszam. So before we start, we want to all of us say a prayer for Mother Zoya's son who's going to the front lines in the war in Ukraine. Przed tym jak zaczniemy, zaoferujemy naszą modlitwę synowi Mataji Zoi, który idzie na front, na pierwszą linię, chodzi o wojnę w Ukrainie. Material world means danger at every step. Materialny świat oznacza, że czeka na nas niebezpieczeństwo na każdym kroku. So we want to finish up our business. Więc dlatego chcemy zakończyć tutaj nasze sprawy. Purport, a king becomes famous by his acts of charity, performance of yagyas, protection of the surrendered, etc. A kshatriya king is proud to give protection to the surrendered souls. This attitude of a king is called Ishwara Bhava, or factual power to give protection to a righteous cause. In the Bhagavad Gita, the Lord instructs living beings to surrender unto him, and he promises all protection. The Lord is all powerful,
and true to his word, and therefore he never fails to give protection to his different devotees. A king, being the representative of the Lord, must possess this attitude of giving protection to the surrendered souls at all risks. Maharaj Sibi, the king of Ushinara, was an intimate friend of Maharaj Yati, who was able to reach the heavenly planets along with Maharaj Sibi. Maharaj Sibi was aware of the heavenly planets where he was to be transferred after his death, and the description of the heavenly planet is given in the Mahabharata, Adipura Parva, 96:6-9. Maharaj Sibi was so charitably disposed that he wanted to give over his acquired position in the heavenly kingdom to Yayati, but he did not accept it. Yayati went to the heavenly planet along with the great rishis like Astaka and others. On the inquiry from the rishis, Yayati gave an account of Sibi's pious acts when all of them were on the path to heaven. He has become a member of the assembly of Yamaraj, who has become his worshipful deity. As confirmed in the Bhagavad Gita, the worshippers of the demigod go to the planets of the demigods, Yanti Deva Virata Devan. So Maharaj Sibi has become an associate of the great Vaishnava authority Yamaraj on that particular planet. While he was on the earth, he became very famous as a protector of surrendered souls and donor of charities. The king of heaven once took the shape of a pigeon, hunter bird, eagle, and Agni, the fire god, took the shape of a pigeon. The pigeon was being chased by the eagle. While being chased by the eagle, took shelter of the lap of Maharaj Sibi, and the hunter eagle wanted the pigeon back from the king. The king wanted to give him some other meat to eat and requested the bird not to kill the pigeon. The hunter bird refused to accept the king's offer, but it was settled later on that the eagle would accept flesh from the body of the king of the pigeon's equivalent weight. The king began to cut flesh from his body to weigh in the balance equivalent to the weight of the pigeon, but the mystic pigeon always remained heavier. The king then put himself on the balance to equate with the pigeon, and the demigods were pleased with him. The king of heaven and the fire god disclosed their identity to them, and the king was blessed by them. Devarsa Narada also glorified Maharaj Sibi for his great achievements, especially in charity and protection. Maharaj Sibi sacrificed his own son for the satisfaction of the human beings in his kingdom. And thus Child Friction was to become a second Sibi in charity and protection. Значення. Король стає ще славним через свої акти доброчинне, впевняння офіар, охорони подданих і так далі. Король Кшатрія є здумний запевняння охорони подпожинкованим душам. Таке наставлення круля є називане Ішвара Бхава, чи речовістом моцом запевнення охорони в слушним припадку. В Бхагавад-гіті пан получав живі істоти, аби подпожинкувалися пану, і обіцює всяку охорону. Пан є всехпотенчний і щирий в своїх обітницях, для того завжди дотримує слова, якщо ході о охорони його ружних бахтів. Король, бендонс репрезентантом пана, мусить виказувати завжди воля охорони своїм подданим, без гляду на всякі ризики. Махараджа Сібі, король Ушінари, був зауфаним приятелем Махараджа Яяті, який був здольний осягати планети Ніб'янські разом з Махараджа Сібі. Махараджа Сібі був свідомий існення планет Ніб'янських, де мав він бути принесений по своїй смерті. А опис планет Ніб'янських є зданий в Махабхараті, Аді Парва 96:6-9. Махараджа Сібі був так успособлений до доброчинності, що хотів він віддати здобитом при себе позиції в королівстві Ніб'янській Яяті, але той відмовив. Яяті пішов на планети Ніб'янські разом з великим рішим, як Аштака і інні. По запитанню ріших, Яяті оцінив побожні чини Сібі, де всі з них були на дорозі до неба. Зостав він членом згромадження Ямараджи, який став ще його вільбленим буством. Так є то підтверджено в Бхагавад-гіті. Чтитель полубогів йде на планети полубогів, Янті Дева Враті Деван. Так він з Махараджа Сібі став ще товаришем великого вайшнави авторитету Ямараджи на тій пощагульній
planecie. W czasie pobytu na ziemi zyskał on sławę jako obrońca swoich poddanych i rozdawca jałmużny. Pewnego razu król niebios przyjął postać łowcy gołębi, orła, a Agni, bóg ognia, przyjął postać gołębia. Gołąb, będąc ściganym przez orła, przyjął schronienie na łonie Maharadży Sibi, a łowca gołębi zażądał, by król mu go oddał. Król chciał dać mu jakieś inne mięso w zamian, by ten nie zabijał gołębia. Jednak ptak łowca odmówił przyjęcia tej oferty. Później sprawę rozstrzygnięto w ten sposób, że orzeł przyjmie mięso z ciała króla, równoważne wadze gołębia. Król zaczął ciąć mięso ze swojego ciała, kładąc je na wadze, by dać tyle samo, ile ważył gołąb. Ale mistyczny gołąb stał się coraz cięższy. Wówczas król sam się położył na wadze, aby zrównoważyć ciężar gołębia. I to zadowoliło półbogów. Król niebios i Bóg ognia objawił swoją tożsamość i pobłogosławił króla. Również Devarshi Narada wysławia w Maharadże Sibi za jego wielkie dokonanie, szczególnie w dobroczynności i ochronie innych. Maharadża Sibi poświęcił swojego własnego syna dla zadowolenia ludzi w królestwie. I tak oto dziecko Parikshit miał się stać drugim Sibi w dobroczynności i ochronie. This is a quality of the one of the important qualities of the Kshatriya, that they give, they're very generous, they give in charity. I to jest jedna z jakości kszatriów. Oni są bardzo szczodri, dają dużo datków. The example is also given of Karna. Tutaj też został podany przykład Karny. So Karna's father was the sun god and his mother was Kunti. I ojcem Karny był Bóg Słońca i Kunti, who was the mother of the Pandava. I Kunti była matką Pandavą. So she had gotten a benediction from Durvasa Muni that she could call any demigod she wanted. I ona otrzymała takie błogosławieństwo od Devasy Muniego, że mogła jakby przywołać każdego z półbogów, którego chciała. So she was just a young maiden girl before she was married. So she was thinking, what is this mantra that I've been given, so let me try it. So she chanted the mantra and immediately the sun god came. Więc ona jeszcze wtedy była młodą dziewczyną i nie była jeszcze zamężna i postanowiła, że pointonuje tę mantrę, którą jej dano, i jak zaczęła intonować, to przyszedł Bóg Słońca. So she told him, no, I was just testing the mantra. I don't really need anything. I ona powiedziała mu, nie, ja tylko testuję tę mantrę, ja nic nie potrzebuję od ciebie. But he said, no, I've been called, now I have to give you something. I'm ready to give you a child. I on powiedział, nie, ja zostałem tutaj przywołany, więc ja muszę tobie coś dać, więc dam tobie dziecko. But she said, I'm a maiden girl, a virgin girl, and I'm not married, how can I have a child? I ona powiedziała, że ona jest jeszcze, nie ma męża, że ona jest dziewicą. Jak ona może mieć dziecko? But he insisted that she had to have a child. So, but he gave the benediction that after you have the child, again you'll become virgin. I on nalegał na tym i dał jej to błogosławieństwo na dziecko i zapewnił ją, jak ona urodzi to dziecko, to znowu nadal będzie dziewicą. So she had to agree, and Karna was born from that combination. I ona musiała się zgodzić i w taki sposób urodził się Karna. But because she wasn't married, she went to the river and she put the child in a basket. And the child was sent off in the river, floating down. I z racji tego, że ona nie była zamężna, ona wzięła to dziecko, położyła go do koszyka i puściła go ten koszyk po rzece.
But he was seen by a chariot driver named Radheya, and he took the child from the water and raised him. Ale to dziecko było zauważone przez jednego z takich kierowcy łodzi i on zabrał to dziecko i wychował go. But because he had the father and mother were both Kshatriyas, Kshatriya family, so he had the qualities of a Kshatriya, even he was raised by a Sudra. Ale z racji tego, że tego dziecka ojciec i matka byli kszatriami, to mimo tego, że on wyrósł w rodzinie szudrów, on miał te cechy kszatriów. So I wanted to point out how generous he was, because when he was born, he had natural earrings and a natural shield on his chest. Więc to ja chcę tutaj zauważyć to, że na ile hojny on był, na ile słyszący i taki jakby miał te cechy jego rodziny. You finished? Yeah. So Indra was Arjuna's father. So he knew that this Karna could be a powerful enemy of Arjuna. So he went to him and he asked him for charity. He dressed as a Brahmin. Więc Indra, ojciec Arjuny, on wiedział, na ile Karna jest bardzo potężnym i potężnym wrogiem i może pokonać Arjunę, dlatego on się przybrał w postać Brahmina i przyszedł do niego prosić o jałmużnę. So when Karna saw him, he was dressed like a sadhu. So Karna immediately asked him, what charity you would like? Więc jak tylko Karna zobaczył go przybranym za sadhu, on od razu go spytał, jakiego rodzaju jałmużny on chce. So he told him, I want your earrings and the shield you have, your weapon. I on powiedział, ja chcę mieć twoje kolczyki i twoją tarczę, twoją broń. So Karna immediately took the knife and cut his own ear and chest and gave to Indra. I Karna wziął tutaj miecz i od razu odciął te swoje kolczyki, oddał tarczę i wszystko przekazał tutaj te rzeczy do przekazał te rzeczy. So the point was, he was so charitable, he was ready to cut his own flesh to fulfill his promise. Więc on był na tyle jakby na tyle hojny, że mógł nawet odciąć wszystkie swoje obładunki, żeby tylko spełnić swoje słowo. So this Maharaj Sibi was the same. He was cutting his own flesh to satisfy his the promise he had made. Więc tak samo jak i on był taki sam sposób hojny jak Maharaja Sibi, który był gotowy nawet jakby odciąć od siebie mięso, żeby jakby wykonać ten swój obowiązek. So the point is that the Kshatriyas had very wonderful qualities. They weren't just ordinary Sudras who came into position of power. I warto tutaj zaznaczyć, że kszatriowie, oni mają wspaniałe jakości, które nie dorównują do tych, które mają szudrowie, kiedy zajmują wysokie pozycje. This is the present position is nobody is a kshatriya. Nobody knows the religious principles and nobody is ready to die on the principle of religion at one second. I teraz my widzimy, że ci, którzy są na tych wysokich pozycjach, oni nie mają takich jakości jak kszatriowie, oni nie znają zasad religii i nie mogą jakby oddać życie za zasady w jedną sekundę. Therefore we don't have much hope in the present leaders in the world for them to do anything substantial to make things better for us. Więc dlatego my nie mamy żadnej nadziei w obecnych, nie pokładamy żadnej nadziei w obecnych liderach tego świata, ponieważ nie mogą oni zrobić nic
nic dobrego, żeby naprawić tę sytuację. Because nobody knows the principles of religion, how can they be kshatriyas? Dlatego, że nikt nie zna zasad religii, jak oni mogą zostać kshatriyami. Just like in America now, the president is very upset because some states have outlawed abortion. Tak jak prezydent w Ameryce, on może być bardzo zasmucony przez to, że dużo stanów w Ameryce mają jakby wysoki poziom aborcji. But the child in the womb is in a helpless condition. How can we just go and kill that child for no reason? Ale dziecko, które znajduje się w łonie matki, ono znajduje się w takim bezradnym stanie. Jak my możemy zabić go bez żadnej przyczyny? And similarly, the cows are being killed, slaughtered so wantonly, without any need. I także krowy są zabijane w rzeźniach też bez żadnej potrzeby. Therefore, we Prabhupada wanted to create a class of Brahmins who could, you can say, train up the Kshatriyas to actually know the principles of religion. I dlatego Śrila Prabhupada chciał, żeby powstała klasa brahminów, które będą mogli wytrenować kszatriów i nauczyć ich tych zasad religii. So the next one is Dushyanti Bhart, is that right? Let me check. Yes. There are many Bharts in history, and of which Bharat, the brother of Lord Rama, Bharat, the son of King Rishabhdev, and Bharat, the son of Maharaj Dushyanti, are very famous. All these Bharatas are historically known to the universe. The earth planet is known as Bharata or Bharatvarsa due to King Bharat, the son of Rishabhdev. But according to some, this land is known as Bharat due to the reign of the son of Dushyanti. So far as we are concerned, we are convinced the land's name Bharatvarsa was established from the reign of Bharat, the son of King Rishabhdev. Before him, the land was known as Ilavrata Varsha. But just after the coronation of Bharat, the son of Rishab, this land became the famous as Bharat Varsha. Dausyanti Bharata. Istnieje wielu Bharatów w historii, z których bardzo sławni są Bharata, brat pana Ramy, Bharata, syn króla Psapy, i Bharata, syn Maharaja Dusyanty. I wszyscy ci Bharatowie są znani we wszechświecie z historii. Planeta Ziemi jest znana jako Bharata albo Bharatavarsa. Dzięki królowi Bharata, który był synem Psaby. Inni jednak sądzą, że Ziemia ta znana jest jako Bharata z powodu rządu syna Dusyanty. Jeśli chodzi o nas, to jesteśmy przekonani, że nazwa tej ziemi Bharatavarsa została ustanowiona od rządu syna króla Rasaby. Przed nim ziemia ta była znana jako Ilavativarsa, ale zaraz po koronacji Bharaty syna Rasaby stała się ona słynna jako Bharatavarsa. But despite all of this, Bharat, the son of Maharaj Dushyanti, was not less important. He is the son of the famous beauty Shakuntala. Maharaj Dushyanta fell in love with Shakuntala in the forest and Bharat was conceived. After that, Maharaj forgot his wife Shakuntala by the curse of Kanva Muni, and the child Bharat was brought up in the forest by his mother. Even in his childhood, he was so powerful that he could challenge the lions and elephants in the forest and would fight with them as a little child played with cats and dogs. Because of the boys becoming so strong, more than the so-called modern Tarzan, the rishis in the forest called him Sarvadharma, or one who is able to control everyone. A full description of Maharaj Bharat is given in the Mahabharata, Adi Parva. The Pandavas or the Kurus are sometimes addressed as Bharat due to being born in the dynasty of the famous Maharaj Bharat, the son of King Dushyanta. Ale pomimo tego wszystkiego, Bharata, syn Maharaja Dushyanty, nie był bynajmniej mniej ważny. Jest on synem słynnej piękności
Shakuntali, a Maharaja Dusyanta uległ miłości do Shakuntali i w lesie i w ten sposób został poczęty Bharata. Ale potem Maharaja zapomniał o swojej żonie Shakuntali przez klątwę Kanwy Muniego i dziecko zostało wychowane w lesie przez matkę. Nawet w dzieciństwie był on tak potężny, że wyzywał on do walki lwy i słonie w lesie i walczył z nimi tak, jak małe dzieci bawią się z psami i kotami. Z powodu jego nadzwyczajnej siły, większej od siły tak zwanego współczesnego Tarzana, Rishi w lesie nazywali go Sarvadamanam, czyli tym, który jest w stanie kontrolować każdego. Pewny opis Maharaja Bharaty jest podany w Mahabharacie Adi Parva. Pandawowie, czyli Kuravowie, są również czasami adresowani jako Bharata, jako że urodzili się w dynastii sławnego Maharaja Bharata, syna królem Dusyanty. Who is that Bhakta Alex? I thought he now has another name. Kto сейчас Бахта Алекс? Я думаю, что у него другое имя. Кто teraz jest Бахтом Алексом? Myślałam, że już inne imię jest u Бахты. Скоро поменяю Гурудев. Сейчас вот. What does he say? He says that he will change it just right now. Text 21. Данвинам агнанья эша кульяс чарджунан ор двайо Utasana Duradarsha Samudra Iva Dustaraha. Translation: amongst great bowmen, this child will be as good as Arjuna, and he will be as irresistible as fire and as unsurpassable as the ocean. Tekst 21. Tłumaczenie. Wśród wielkich łuczników to dziecko będzie równie dobre jak Arjuna. Będzie ono gwałtowne jak ogień i nieprzyścignione jak ocean. Purport. In the history there are two Arjunas. One is Kartavirya Arjuna, the king of the Ahaya, and the other is the grandfather of the child. Both the Arjunas are famous for their bowmanship, and the child Parikshit is foretold to be equal to both of them, particularly in fighting. A short description of the Pandavas Arjuna is given below. Znaczenie. W historii istnieje dwóch Arjunów. Jeden z nich to Kartavirya Arjuna, król Haihaya, a drugi jest dziadkiem dziecka. Obydwaj są sławni ze swojej sztuki władanie łukiem i tutaj zostało przepowiedziane, że dziecko Parikshit będzie równe im obu, szczególnie w walce. Poniżej dany jest krótki opis Arjuny Pandava. Pandava Arjuna, the great hero of the Bhagavad Gita. He is the Kshatriya son of Maharaj Pandu. Queen Kunti Devi called for any one of the demigods and thus she called Indra and Arjuna was born by him. Arjuna is therefore a plenary portion of the heavenly king Indra. He was born in the month of Falgun, February, March, and therefore he is also Falguni. When he appeared as the son of Kunti, his future greatness was proclaimed by air message, and all the important personalities from different parts of the universe, such as the demigods, the Gandharvas, the Adityas, from the sun globe, the Rudras, the Vasus, the Nagas, and the different rishis, sages, of importance, and the Apsaras, the Society Girls of Heaven, all attended the ceremony. The Apsaras pleased everyone by their heavenly dance and song. Vasudev, the father of Lord Krishna and the maternal uncle of Arjuna, sent his priest, representative Kasyapya, to purify Arjuna by all the prescribed samskaras, or reformatory processes. His samskaras are being given a name. His samskara of being given a name was performed in the presence of the rishis, residents of Satrasanga, and he married four wives, Draupadi, Subhadra, Chitaranga, and Ulipi, from whom he got four sons of the name Sutakriti, Abhimanu, there's Abhimanu, Bhadru,
Vajuvahana and Idavan, respectively. Пандава Арджуна, великий богатар Бхагавадгіти. Я сам кшатрія, сином Махараджи Панду. Королева Кунті-деві могла привовати кого-кольвік з полубогів. І так ото привовала одна Індре, і Арджуна зостав сподзони приз нього. Арджуна є затим певною щастя небенського крула Індре. Уродився он в місяці Фальгуна, лютий-марець, і для того є он również називаний Фальгуні. Kiedy pojawił się on jako syn Kunti, jego przyszła wielkość została oznajmiona przez przekazy powietrzne i wszystkie ważne osobistości z różnych części wszechświata, takie jak półbogowie, Gandharhavowie, Aiditowie z planety słonecznej, Rudrowie, Wasowie, Nagowie, różni ważni rishi, mędrcy i Aspary, prostytutki niebiańskie. Wszyscy wzięli udział w ceremonii. Aspary zadowoliły każdego poprzez swoje tańce i śpiewy. Vasudeva, ojciec pana Kryszny i wuj Arjuny, przysłał swojego reprezentacyjnego kapłana Kasyapę, aby oczyścił Arjunę przed wszystkim przepisane samskary, czyli procesy reformacyjne. Samskara, nadanie imienia, została przeprowadzona w obecności riszych, mieszkańców Kshatriya-simki. Arjuna poślubił 4 żony: Draupadi, Subhadre, Chitrangade i Ulupi, od których dostał 4 synów o imionach: Shrutakirti, Abhimanyu, Babhruvahana i Ravan odpowiednio. During his student life, he was entrusted to study under the great professor Dronacharya, along with other Pandavas and the Kurus. But he excelled everyone by his studious intensity, and Dronacharya was especially attracted by his disciplinary affection. Dronacharya accepted him as a first grade scholar and loved heartily to bestow upon him all the blessings of military science. He was so ardent a student that he used to practice bowmanship even at night. And for all these reasons, Professor Dronacharya was determined to make him the topmost bowman of the world. He passed very brilliantly the examination in piercing the target, and Dronacharya was very pleased. Royal families at Manipura and Tirupur are descendants of Arjuna's son, Babhruvahana. Arjuna saved Dronacharya from the attack of a crocodile, and the Acharya, being pleased with him, rewarded him with a weapon of the name Brahmas Shiras. Maharaj Draupadi was inimical towards Dronacharya, and thus, when he attacked the Acharya, Arjuna got him arrested and brought him before Dronacharya. He besieged the city of the name Achihatra, belonging to Maharaj Draupadi, and after taking it over, gave it to Dronacharya. The confidential treatment of the weapon Brahmastra was explained to Arjuna, and Dronacharya was promised by Arjuna that he would use the weapon if necessary when he, Dronacharya, personally became an enemy of Arjuna. But by this, the Acharya forecast the future battle of Kurukshetra, in which Dronacharya was on the opposite side. Maharaj Draupadi, although defeated by Arjuna on behalf of the professor Dronacharya, decided to hand over his daughter Draupadi to his young combatant. But he was disappointed when he heard the false news of Arjuna's death in the fire of the shellac house, intrigued by Duryodhana. He therefore arranged for Draupadi's personal selection of a groom who could pierce the eye of a fish hanging on the ceiling. The trick was especially made because only Arjuna could do it, and he was successful in his desire to hand over his equally worthy daughter to Arjuna. Arjuna's brothers were at the time living incognito under agreement with Duryodhana, and Arjuna and his brothers attended the meeting of Draupadi's selection in the dress of Brahmins. When all the Kshatriya kings assembled saw the poor Brahmin had been garlanded by Draupadi for her lord, Sri Krishna disclosed his identity to Balaram. W czasie swojego życia studenckiego został on powierzony studium pod kierunkiem wielkiego profesora Dronacharyi razem z innymi Pandawami i Kaurawami.
ale prześcignął on każdego swoją studencką pilnością i Dronacharya szczególnie doceniał jego zamiłowanie do dyscypliny. Dronacharya przyjął go jako pierwszego stopnia naukowca i z przyjemnością nagrodził go różnego rodzaju wojskowymi błogosławieństwami. Był on tak zapalonym studentem, że zwykł on praktykować ucznictwo nawet w nocy i ze wszystkich tych powodów profesor Dronacharya zdecydował, że uczyni z niego najlepszego ucznika na świecie. Przeszedł on kapitalny egzamin w przesuwaniu tarczy i Dronacharya był bardzo zadowolony. Rody królewskie Manipury i Tripury są potomkami syna Arjuny, Bambhuvatthany. Arjuna ocalił Dronacharyę przed atakiem krokodyla i Acharya, będąc bardzo z niego zadowolonym. Nagrodził go bronią o nazwie Brahmashira. Maharaja Draupada był wrogo nastawiony do Dronacharyi i pewnego razu zaatakował go. Wówczas Arjuna zaaresztował Draupadę i przywiódł go przed oblicze Dronacharyi. Oblegał on również miasto o nazwie Ahihatra, należące do Maharadży Draupady i po zdobyciu go oddał go Dronacharyi. Dronacharya w zaufaniu wyjaśnił Arjunie, w jaki sposób używać broni Brahmashira i Arjuna obiecał, że użyje tej broni wtedy, kiedy będzie to koniecznie. To znaczy, gdy Dronacharya osobiście stanie się wrogiem Arjuny. Przez to Acharya przepowiedział przyszłą bitwę na polu Kurukshetra, w której Dronacharya stanął po stronie przeciwnej. Maharaja Draupada, chociaż pokonany przez Arjunę, z ramienia jego profesora Dronacharyi postanowił oddać rękę swojej córki Draupadi młodemu bojownikowi, ale był on rozczarowany, gdy usłyszał fałszywe wieści o śmierci Arjuny w ogniu domu Shalaku, intryga Duryodhany. Zatem zorganizował on dla Draupadi ceremonię, w której osobiście miała dokonać wyboru pana młodego, który był jednak w stanie przebić oko ryby wiszącej u sufitu. W rzeczywistości był to umyślny trik, ponieważ jedynie Arjuna był w stanie tego dokonać i Draupada odniósł sukces w swoim pragnieniu, aby oddać rękę swojej równie wartościowej córki Arjunie. Bracia Arjuny żyli w tym czasie incognito za zgodą Duryodhany i Arjuna i jego bracia przybyli na turniej w stroju braminów. Kiedy wszyscy zebrani kszatriowie ujrzeli, że wieniec od Draupadi jako jej mąż dostał biedny bramin, Shri Krishna wyjawił jego tożsamość Balaramie. He met Ulupi at Haridwar and he was attracted by a girl belonging to Nagaloka. And thus, Iravan was born. Similarly, he met Chitrangada, a daughter of the king of Manipur, and thus Babu Vahana was born. Lord Shri Krishna made a plan to help Arjuna to kidnap Subhadra, sister of Shri Krishna, because Baladeva was inclined to hand her over to Duryodhana. Yudhisthira also agreed with Shri Krishna, and thus Subhadra was taken by force by Arjuna and then married to him. Subhadra's son is Abhimanyu, the father of Parikshit Maharaj, the posthumous child. Arjuna satisfied the fire god by setting fire to the Kandava forest, and thus the fire god gave him one weapon. Indra was angry when the fire was set to the Kandava forest, and thus Indra, assisted by the other demigods, began fighting with Arjuna for his great challenge. They were defeated by Arjuna, and Indradev returned to this heavenly kingdom. Arjuna also promised all protection to one Mayasura, and the latter presented him one valuable conch shell celebrated as Devadatta. Similarly, he received many other valuable weapons from Indradev when he was satisfied to see his chivalry. Ulupi Arjuna spotkał Haridwar i został zauroczony tą dziewczyną należącą do Nagaloka i w ten sposób narodził się Iravan. Podobnie spotkał on
Chitragadę, córkę króla Manipury, i w ten sposób urodził się Babruvahana. Pan Krishna zrobił plan, aby pomóc Arjunie porwać Subhadrę, swoją własną siostrę, ponieważ Baladeva był skłonny oddać ją Duryodhanie. Yudhishthira również zgodził się ze Sri Krishną i tak oto Subhadra została wzięta siłą przez Arjunę i następnie poślubiona przez niego. Synem Subhadry jest Abhimanyu, ojciec Maharadży Parikshita, dziecka pośmiertnego. Arjuna zadowolił Boga Ognia przez podłożenie ognia pod las Khandava i zadowolony półbóg podarował mu broń. Podłożenie ognia pod las Kavanda bardzo rozgniewało Indrę i tak Indra w towarzystwie innych półbogów rozpoczął walkę z Arjuną za jego wielkie wyzwanie. Zostali oni jednak pokonani przez Arjunę i Indradeva powrócił do swojego niebiańskiego królestwa. Arjuna również obiecał wszelką ochronę jednemu Mayasurze, a ten później podarował mu wartościową konchę, sławną jako Devadatta. Podobnie otrzymał on także wiele innych wartościowych broni od Indradevy, zadowoliwszy go swoją rycerskością. When Maharaj Yudhisthira was disappointed in defeating the king of Magadha, Jarasandha, it was Arjuna only who gave King Yudhisthira all kinds of assurances. And thus Arjuna, Bhima, and Lord Krishna started to Magadha to kill Jarasandha. When he went out to bring all the other kings of the world under the subjection of the Pandavas, as was usually the coronation of every emperor, he conquered the country known as Kalinda and brought in subjugation King Bhagadatta. Thus he traveled throughout countries like Antagiri, Ulakapura, and Modapura, and brought under subjugation all the rulers. Okay. Kiedy Maharaja Yudhishthira doznał zawodu w próbach pokonania króla Magandy i Jarasandy, jedynie Arjuna był tym, który dał królowi Yudhishthira wszelkiego rodzaju poparcie. I tym sposobem Arjuna, Bhishma i Pan Krishna wyruszyli do Magady, aby zabić Jarasandę. Przepraszam. Kiedy wyruszyli, aby podporządkować wszystkich innych królów Pandawom, tak jak to było zwykle po koronacji każdego cesarza, pokonał on kraj zwany Kalinda i uzależnił króla Pagduta. Następnie zaś podróżował przez takie krainy jak Antagiri, Ulukpur i Modapur i uzależnił wszystkich tamtejszych władców. So this is all about Arjuna. A lot of qualities are there that make him such a wonderful personality. To jest wszystko o Arjunie. Dużo jest cech, które składają się na jego wspaniałą osobowość. We'll read one more paragraph in glorification of Arjuna. Przeczytamy jeszcze jeden paragraf, który gloryfikuje Arjunę. Sometimes he underwent severe types of penance, and later on he was rewarded by Indradev. Lord Shiva also wanted to try the strength of Arjuna, and in the form of an aborigine, Lord Shiva met him. There was a great fight between the two, and at last Lord Shiva was satisfied with him and disclosed his identity. Arjuna prayed to the Lord in all humbleness, and the Lord, being pleased with him, presented him the Pasupata weapon. He acquired many other important weapons from different demigods. He received Dandastra from Yamaraj, Pasatra from Varuna, Antadharanarastra from Kurava, the treasure of the heavenly kingdom. Indra wanted him to come to the heavenly kingdom, the Indraloka planet beyond the moon planet. In that planet, he was cordially received by the local residents, and he was awarded reception in the heavenly parliament of Indradev. Then he met Indradev, who not only presented him with his Viraja weapon, but also taught him the military and musical science as used in the heavenly planets.
In one sense, Indra is the real father of Arjuna, and therefore indirectly he wanted to entertain Arjuna with the famous society girl of heaven, Urvasi, the celebrated beauty. The society girls of heaven are lusty, and Urvasi was very eager to contact Arjuna, the strongest human being. She met him in his room and expressed her desire, but Arjuna sustained his unimpeccable character by closing his eyes before Urvasi, addressing her as mother of the Kuru dynasty and placing her in the category of his mother, Kunti, Madri and Satyadev, wife of Indradev. Disappointed, Urvasi cursed Arjuna and left. In the heavenly planet, he also met the great celebrated ascetic Lomasha and prayed to him for the protection of Maharaj Yudhisthira. Часами подеймовав он ружного роду сурове покути, і пізній був награджений через Індрадеве. Пан Шіва również хотів випробувати сили Арджуни і певного разу споткався з ним в прибранні тубильця. Виникла велика валька поміж ними, і на кінець пан Шіва, задоволений з Арджуни, об'явив йому свою тожсамость. Арджуна молився до пана в покорі, і пан, задоволений з нього, подарував йому бронь. Пашупата. Отримав он również wiele innych ważnych broni od różnych półbogów. Od Ямараджи отримав Дандастра, od Варуни Пашастра, а от Кувери, скарбника Królestwa Niebieskiego, Андхартхана Астра. Індра хотів, аби прийшов он до Królestwa Niebieskiego на його власну планету, яка знайдується поза планетою Księżyць. На тій планеті został он bardzo serdecznie przyjęty przez tamtejszych mieszkańców i został on dopuszczony do niebieskiego parlamentu Indradevy. Następnie spotkał się z Indradevą, który nie tylko podarował mu broń Vajra, ale również uczył go sztuki militarnej oraz muzyki, tak jak używane są one na planetach niebiańskich. W pełnym sensie Indra jest prawdziwym ojcem Arjuny i dlatego pośrednio chciał on zabawić Arjunę ze słynną prostytutką niebiańską Urvasi, wysławianym pięknem. Prostytutki niebiańskie są bardzo pożądliwe i Urvasi była bardzo żądna kontaktu z Arjuną, najsilniejszą żywą istotą. Przyjęła go ona w swojej komnacie i wyraziła swoje pragnienie, ale Arjuna potwierdził swój nienaganny charakter przez zamknięcie oczu przed Urvasi, zwracając się do niej jako do matki dynastii Kuru i umieszczając ją w kategorii swoich matek Kunti, Madri i Sachi Devi, żony Indra Devi. Rozczarowana Urvasi przeklewa Arjunę i odeszła. Na planetach niebiańskich spotkał on również wielkiego, wysławionego ascetyka Lomasę i modlił się do niego o ochronę Maharadży Yudhisthira. So he was cursed by Urvasi, but that curse turned out to be a blessing. I on był przeklęty przez Urvasi i ta klątwa, ona nie była błogosławieństwem. She cursed him that for 1 year he would be a eunuch, where he had no sex like a eunuch. I przez jeden rok, ona go przekleła w ten sposób, że przez jeden rok on nie będzie miał związku seksualnego. But that turned out to be a benediction because when the Pandavas were in traveling incognito, then he became a eunuch and he was teaching the girls how to dance in the palace and nobody suspected that he was the great warrior Arjuna. I wtedy to było tak naprawdę dla niego błogosławieństwem, ponieważ w tym czasie Pandawowie podróżowali incognito i Arjuna nauczał dziewcząt tańczyć w jednym z pałaców i przez to, że on był przeklęty, że nie miał tego życia seksualnego, to też te dziewczyny nie podejrzewali, że on jest takim potężnym człowiekiem. So the purpose is, if somebody curses us, we don't have to retaliate. We can accept the curse because that may be beneficial for us. I komentarz jest taki, że
Nawet jak ktoś rzuci przekleństwo w naszą stronę, to nie powinniśmy to uważać jako za coś złego. Powinniśmy to przyjąć jako błogosławieństwo. We have to see everything that comes to us is to be used in a favorable way in our Krishna consciousness. Powinniśmy patrzeć na wszystko, co przychodzi do nas w taki sposób i robić to w taki sposób, że jest to korzystne dla naszej świadomości Kryszny. In this way we become fearless. W ten sposób staniemy się nieustraszeni, bezstraszni. Otherwise the whole world is afraid. W innym sposób cały świat się boi. But by worshiping the son of Nanda, Aboya, Charanaravinda, we become fearless. Poprzez oddawanie czci synu Vinanda możemy stać się bezstraszni. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Yes, we have one question from Instagram. Why Pancharatra is considered to be more important than Vedanta? Mamy jedno pytanie z Instagramu i pytanie jest, dlaczego Pancharatra jest uważana za ważniejszą od Vedanty? Because especially it's made for the devotees, how to advance spiritually. Ponieważ jest ona stworzona dla wielbicieli i daje instrukcje, jak zrobić postęp duchowy. Whereas the Vedas, they have so many karmakanda activities, how you can improve your material position. W kontrze mamy tutaj Wedy, w których zawarto bardzo dużo takich działań związanych z czynnościami karmakanda. So we're more interested in direct devotional service than we are in the section of the Vedas which give us material advantage. My jesteśmy bardziej zainteresowani w bezpośredniej służbie niż tym rozdziałem w Wedach, gdzie możemy wykonując pewne czynności odnieść sukces w takim życiu materialnym. Okay, anything else? Czy jeszcze coś? Guru Maharaj, do you know already your plan for August? For example, if you will visit any festival around Poland and for how long do you plan to come? You have to speak to my manager. Przetłumaczę. I will translate. Mata Ji Nitya Priya zapytała, czy Guru Maharaj ma jakiś plan swojego pobytu w Polsce, czy planuje odwiedzić jakieś festiwale i Guru odpowiada, że musimy zapytać menedżera. The manager is Nityananda. I Nityananda jest tym menedżerem. Okay, anyone else? Yes, Trilokya Sundari has a question. How devotees should how should devotees be generous? How they should express? Mataji Trilokya Sundari ma pytanie, jak wielbiciele powinni pokazywać swoją hojność? We should be generous by preaching. Powinniśmy być jakby hojni poprzez nauczanie. Lord Chaitanya said, whoever you meet, speak to them about Krishna. Pan Chaitanya mawiał, mówił, kogokolwiek spotkamy, mówmy mu o Krishnie. But this is the highest kind of generosity. I to jest jakby najwyższy rodzaj hojności. Okay, we're going to chant japa now. Będziemy intonować teraz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna
Krishna, 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 Krish
Okay, I have to go. Jai Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. До побачення в середу.